za granicą musimy robić wszystko, żeby nasz kraj, nie my sami, bo my jesteśmy jedynie trybikiem w machinie, żeby nasz kraj był postrzegany jako kraj sympatyczny, kraj, do którego warto pojechać, kraj, którym się warto zainteresować. Pracujemy 24/24. To nie jest to, że w momencie, kiedy kończą się oficjalne imprezy, my możemy pozwolić sobie na kompletny luz. Jeżeli wychodzimy na ulicę, musimy cały czas pamiętać, że jesteśmy ambasadorami naszego kraju. Musimy myśleć na przykład o tym, jak wypadamy w sytuacjach kryzysowych. A takie sytuacje się zdarzają. Kluczem, powiedziałabym, jest szczerość. Wbrew pozorom cudzoziemcy wyczują fałsz, nawet jeżeli dotyczy to spraw, z którymi nie są bezpośrednio związani i które są naszymi polskimi sprawami. Więc szczerość i prawdomówność tutaj są kluczami. Jeżeli człowiek jest autentyczny, jest akceptowany, jest lubiany. Zdarzyło mi się parę miesięcy temu wystąpić w programie telewizyjnym Madryt Miasto 100 Krajów. Więc ja poszłam na pierwszy ogień. To długie programy, 45-minutowe. Męczyli nas przez 3 dni, latali z kamerami wszędzie, gdzie się dało. Ale sukces był taki, że ludzie zatrzymują mnie na ulicy. Tam ludzie są bardziej otwarci, więc podchodzą. Fajnie pani wyszła. Jaka pani normalna. No, człowiek się nie spodziewa, że ambasador jest taki normalny. Więc to są tego typu sukcesy, które kształtują i opinię o kraju, i opinię o nas, ambasadzie. Życie, gdziekolwiek nas los nie rzuci, bądź gdziekolwiek nas los rzuci, jest i fascynujące, i trudne. Na pewno dla wielu osób, które identyfikują się z tym zawodem, jest to wspaniała przygoda, którą oczywiście polecam.